Cześć kochani, nagrywam dla Was prezentację fletów produkcji Pandel Indio. Są to flety południowoamerykańskie, czyli Native American Flute, flautas. Jest to produkcja argentyńska, także współpracuję tutaj z Pandel Indio. Federikiem Frosatti, który wykonał te przepiękne flety. Może też krótko o fletach. Flety z Ameryki Południowej, mamy tak naprawdę kilka ich typów. Są to flety pojedyncze, podwójne, potrójne i one też różnią się rozmiarem w zależności od tonacji. Tak samo możecie zobaczyć, że to jest flet tonacji cello i on jest duży, stosunkowo duży. I tutaj kolejnym fletem jest akurat mój flet, na którym ja gram. Potrójny flet e-bass. Jeszcze dodatkowym kolejnym fletem, który posiadam, jest też flet D-Bass, który zobaczcie też nie jest taki wcale mały. No i kolejne są już mniejsze. Jest to E, F i G. Czyli zobaczcie, jak każda iteracja, to jest F, to jest G, się różni też wielkością. No tak, większość fletów te, które możecie zobaczyć na filmiku, to są flety podwójne i to są też flety o wiele łatwiejsze w grze, ponieważ flet potrójny trzeba naprawdę go bardziej wyczuć, mocniej dmuchać i przede wszystkim też na niego się przyzwyczaić. Zobaczcie, jak on brzmi. Wszystkie flety mają, oprócz tego drona, czyli tak naprawdę odtykając jedną z dziurek może zmienić dźwięk, albo tak naprawdę barwę, czyli modulować ten dźwięk. Dlatego flety mają, te akurat flety mają wiele możliwości, łatwo też się na nich robi przedęcia. Też ktoś mi powiedział, że jak na fletach są możliwe przedęcia, to znaczy, że to są dobre flety, żeby właśnie też tak sprawdzać. I każdy flet jest bardzo dobrze wykonany i trzyma dobrze strój. Największych fletów podwójnych to mam cello. Brzmi on mniej więcej tak. Thank you.
Ja jestem raczej dla osoby, która ma długie dłonie, palce, ponieważ też go utrzymać, utrzymanie go też wymaga siły. Natomiast przepięknie brzmi, bardzo nisko. Kolejnym fletem, na którym dosyć łatwo się gra, jest to flet podwójny de bass. Jest to flet, który brzmi bardzo głośno. Łatwiej się na nim gra, dlatego że swoją objętością no nie jest tak bardzo szeroki. Zobaczcie. Tak naprawdę na tych wszystkich fletach są przedęcia i przydźwięki. Wystarczy, że dobrze nie dociśniesz i pojawia się taki dodatkowy przydźwięk, co daje wiele możliwości. Tu akurat te dodatkowe dziurki są u mnie odkryte w tym flecie D, ale też do każdego z tych fletów mam koreczki, żeby sobie zatykać. To tworzy naprawdę nieograniczoną ilość barw oraz frajdę z poznawania tych dźwięków i odkrywania nowych możliwości. Kolejnym fletem, trochę mniejszym, tylko pokazuję dla porównania, jest flet E. I zobaczcie, tak wygląda podwójny flet E, bas, a tak wygląda potrójny flet E, bas. Widzicie? Generalnie długość podobna, no wiadomo, różni się szerokością. Też jest odkryty. Tak naprawdę dużo osób też gra w ten sposób, że nawet nie zatyka tych dziurek kulkami, tylko po prostu zatyka je palcami i gra. Nie wiem, czy tak mi się uda. Trzeba po prostu bardzo mocno dociskać i wyrobić sobie ten nawyk dociskania. Kolejnym fletem jest to flet F. Bardzo mocny dźwięk. On akurat ma wszystkie koreczki zatkane. Piękne brzmienie, też łatwo się na nim gra, dosyć mocne. I kolejnym fletem jest G. Jest delikatnie mniejszy niż F. Thank you.
każdy flet różni się, ma też swoją charakterystykę, nie tylko dźwięku, wykonania, swoją dynamikę, czyli każdy flet jest inny, nawet, no tak, to są instrumenty robione ręcznie, czyli nawet te same dźwięki, te same tonacje czymś się delikatnie różnią, ale nie tonacją, ale one są robione przez człowieka. To jest robota ręczna, więc jest podobnie tak jak z innymi instrumentami. Jest taka sama zasada. Dlaczego warto jest grać na fletach? Powiem wam, że ja na przykład 20 lat grałem na bębnach, kilku lat grałem na handpanie i flety po prostu do mnie przyszły. I od momentu, kiedy zacząłem grać na tych fletach, połączyłem to z medytacją, z koncentracją, z taką praktyką wyciszającą. Te dźwięki to są dźwięki, które bardzo pozytywnie wpływają na samopoczucie. Niektórzy mówią nawet, że to są dźwięki duszy. Czy to jest właśnie dźwięki uzdrawiające, healing sounds. I to może być też dla ciebie, jeśli to poczujesz, taka praktyka codzienna, bo nie trzeba medytować czy modlić się w taki sposób, na przykład, że siedzisz i zamykasz oczy i to jest dosyć statyczne. Możesz tak naprawdę znaleźć swój sposób. Oczywiście oprócz tego, że tak, no i właśnie jednym z tych sposobów jest gra na flecie, czyli yoga dźwięku, healing sound. Tak samo mogą to być bębny i inne różne instrumenty. Także ich wykorzystanie tak naprawdę możesz też dopasować pod siebie, tak jak czujesz. Ja gorąco zachęcam. Jeśli masz ochotę, zapraszam również do kontaktu. Posiadam wszystkie flety, oprócz oczywiście mojego potrójnego, na sprzedaż. Także jest 5 fletów. Cello, D-Bass, E-Bass, F-I-G. Jeśli któryś z tych fletów ciebie zawołał, to zapraszam. Napisz mi wiadomość. Możesz też zasubskrybować mój kanał. Oraz dać lajka pod wideo. Natomiast też w przyszłości niedalekiej będę sprowadzał więcej fletów z Argentyny, Pan del Indio, od Federica Frosati. Więc on też może wykonać flety na zamówienie. Też jestem oficjalnym przedstawicielem jego marki tutaj w Polsce. No i też jest możliwość wysyłki na całą Europę, także tutaj też możliwości są nieograniczone. To by było na tyle, dziękuję bardzo. Jeśli wam się film podobał, to zasubskrybuj mój kanał, daj lajka i polecam też moją muzykę. I bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.